Moi kochani, łaskawi Państwo, jeżeli uważnie, a tak z pewnością było, słuchaliśmy tego drugiego czytania, to mogliśmy się poczuć ujęci za serce, bo święty Jan Apostoł mówi do nas z miłością: dzieci, chciałbym, żebyście nie grzeszyli, chciałbym zadbać o wasze zbawienie. Ale to może też być złudne, ponieważ możemy poczuć się traktowani tak infantylnie. Otóż katolicyzm nie jest religią infantylną. To znaczy, Bóg jest naszym Ojcem, ale nie traktuje nas jak dzieci. Nie prowadzi nas przez życie za rączkę, zwalniając nas z wyborów wolnej woli. Dlaczego o tym mówię? Bo coś, co najgorszego by się mogło nam przydarzyć, to jest na przykład interpretowanie nieszczęść i chorób jako kary Bożej, w tym sensie, że Pan Bóg je specjalnie prymitywizuje, że Pan Bóg siedzi na chmurze, tak naprawdę nas nie znosi, jest takim dziadem z długą brodą i mówi: Kowalski, a wasza gęba mi się nie podoba, będziecie mieli nowotwór. Tak to nie działa. Nie ma Boga prymitywnego. Bóg chrześcijan, Bóg katolików jest Bogiem bliskim, dramatycznie bliskim, ale nie prymitywnym. Jesteśmy Jego dziećmi, ale dorosłymi. I tak jak dorośli rodzice szanują autonomię swoich dzieci, szanują autonomię małżeństwa swoich dzieci, choćby nawet nie zgadzali się przeważnie z synową albo z zięciem, ale szanują ich autonomię, tak też Bóg, kiedy jesteśmy dojrzali, szanuje autonomię naszego sumienia. Bo chociaż Bóg mówi w naszym sumieniu, to my mamy prawo Go, znaczy prawo, możemy Go nie posłuchać. Znają Państwo ten moment taki nieprzyjemny w sumieniu, gdzie słyszymy Jego prawdziwy głos. Sumienie to takie najbardziej intymne miejsce w nas, które nam mówi, co jest dobre, a co złe. Na poziomie prawa naturalnego. Dobro czyń, a zła unikaj. I to wszystko jedno, czy to wierzący, czy niewierzący, bez względu na różnicę, wszyscy mają sumienie. I doskonale myślę, że Państwo czują ten moment, kiedy sumienie nam mówi coś. Rób albo przestań. My go lekceważymy. Jesteśmy mistrzami świata w oszukiwaniu własnych sumień. Ja też. Czujemy jego prawdziwy głos, przekładamy go jedną kupą argumentów. Ten prawdziwy głos sumienia, czyli Pana Boga, się przebija. My znowu 1000 argumentów, on się znowu przebija. I potem słyszymy taki paskudny głos w sumieniu, kiedy go łamiemy. Takie... I wtedy dobrze wiemy, że postąpiliśmy źle. Ale wbrew pozorom właśnie na tym polega nasza godność. Bo gdybyśmy tego nie czuli, gdybyśmy bardziej udali się do psychologa, który by nam wytłumaczył i zdjął z nas to poczucie winy, a nie samą winę, jak zdejmuje z nas Pan Bóg, to by było pozornie o wiele łatwiej. Dlatego, moi Państwo, ja z powołania myślę, że jestem księdzem. Z wykształcenia jestem bioetykiem, czyli gościem, który się próbuje naukowo zajmować sytuacjami granicznymi w obrębie trwania życia osoby ludzkiej, czyli jeszcze przed poczęciem i aż do śmierci. A z zawodu, można powiedzieć, jestem odpowiedzialny za hospicjum. I często spotykam ludzi, którzy mówią: Boże, dlaczego mnie to spotkało? Wszyscy dobrze wiemy, że nowotwory to nie jest Boże rządzenie, tylko to jest mutacja komórki. I ten mój nowotwór, który też mi się zagnieździł we łbie, a wcześniej w nerce, ale ja jestem chyba ślepym zaułkiem ewolucji, bo dwa nowotwory w jednym czasie to się rzadko zdarzają. Ale to nie jest z przerzutu. W każdym razie to jest tylko mutacja komórki. Tych mutacji w ciągu dnia jest kilka. Nasz system immunologiczny je wykrywa, ale czasami jak jest mitoza i replikacja kodu DNA, to jest błędny kod DNA i ta komórka zaczyna się rozwijać. I to jest po prostu nowotwór. A im się ten nowotwór robi większy, im ma w ramach angiogenezy własne okrwienie,
to odrywają się poszczególne komórki i wędrują po całym organizmie i to są przerzuty. Najważniejsze, jak przez to godnie przejść. Jak nie pozwolić odebrać chorobie sobie wolności i godności. Bo znowu wolność, odwrotnie. Godność jest, wolność jest najwyższą emanacją, czyli takim wykwitem wolności. Gdyby człowiek nie był wolny, to nie miałby żadnej godności. Dlatego też ostatnio jestem zauroczony tym fenomenem sumienia, że tak naprawdę to, co ważne, dzieje się w nas w środku. Mamy oczywiście swoje sumienie, które nam mówi, co jest dobre, a co złe. Ja nie na tyle mu ufam, żeby nie rzutować go na tak zwaną normę obiektywną, jaką jest nauka Ewangelii i wypływająca z niej nauka Kościoła. Bo już tyle razy mnie własne sumienie zawiodło, że ja wolę, jeżeli ono podważa Ewangelię albo naukę Kościoła, zwłaszcza Ewangelię, to wolę raczej posłuchać Ewangelii niż własnego przekonania. Chociaż, ale tu chciałbym, żeby Państwo dobrze zrozumieli, to światło Ewangelii i światło nauki Kościoła jest potężnym światłem i jesteśmy zobowiązani do jego słuchania, ale nie zmuszeni. To jest minimalna, ale jednak różnica. Bo otóż gdyby to światło było tak mocne, żeby nas oślepiało, no to by nam odebrało podstawowy przywilej, jakim jest wolność. Przecież możemy sumienia posłuchać albo nie. Możemy Ewangelii posłuchać albo nie. Ale wtedy już odpowiedzialność, powiem tak bardzo wprost, bierzemy na klatę. Musimy z tym naszym życiem, z tymi naszymi codziennymi, fundamentalnymi i codziennymi wyborami stanąć przed Bożym sądem. I wtedy zobaczymy, czy nasze sumienie się obroni, czy nie. Czy byliśmy na tyle uczciwi, że konfrontowaliśmy go ze światłem Ewangelii, czy je kształtowaliśmy. Ale nie o tym może do końca, chociaż to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawy temat. Z takich praktycznych rad. Jak być przy osobach, które zachorowały? Przede wszystkim bardzo proszę tak niemądrze nie pocieszać. Nie bój się, będzie dobrze, wyjdziesz z tego, będzie cudownie, będzie dobrze, wyjdziesz, będzie dobrze. Nie wiadomo. Medycyna to nie jest matma. 2 i 2 to nie jest 4. Moi Państwo, gdyby od mojej wolnej woli zależało, czy ja wyjdę z tego nowotworu, no on najgorzej rokuje, podobnie jak nowotwór trzustki, czyli mi prawdopodobnie kilka miesięcy zostało. A palicho, tam jeden ksiądz w tą, jeden ksiądz w tamtą. Ale gdyby to naprawdę zależało od mojej wolnej woli, to ja bym na Państwa oczach zażarł okulary. To nie zależy od naszej wolnej woli chorych. Więc nie mówcie, musisz się trzymać. Bo to jeszcze bardziej w nas powoduje frustrację. Wtedy myślimy sobie, Boże, jestem taki słaby, nie trzymałem się, nie dałem rady. Wiecie, czego my chorzy najbardziej od Was potrzebujemy? Żebyście nas kochali. Żebyście nam powiedzieli, nie bój się, jestem przy Tobie, jestem blisko. Jak będzie dobrze, to zrobimy imprezę. Jak będzie beznadziejnie, to Ciebie nie zostawię. I najważniejsze, żebyście nas nigdy nie oszukiwali. Najważniejsze, żebyście nam zawsze mówili prawdę. Żebyście nie mówili, że nowotwór to katar, tylko żebyście mówili, mamo, jesteś chora na nowotwór, ale to nie oznacza od razu wyrok śmierci, bo hospicjum, także to, które prowadzę, przysięgam, to nie jest one-way ticket. Nie wszyscy ludzie, którzy do niego przychodzą, w nim umierają. Około 80% ludzi z niego wychodzi. Tu! Odwrotnie. 20% ludzi z niego wychodzi. Ale jak na hospicjum, to jest bardzo dużo. Czy oni zdrowieją, to ja nie wiem. Część wychodzi pod opiekę hospicjum domowego, część pod opiekę poradni paliatywnej, a część w ogóle nam znika i może wraca do leczenia przyczynowego. W każdym razie nigdy nie wolno nikogo oszukiwać. Ja powiem taką anegdotę, teraz to już się trochę zmieniło, ponieważ pracujemy w tym naszym powiecie puckim i wejherowskim. Zresztą zachęcam Was, zróbcie chociażby małe hospicjum domowe w Łasku. Czemu nie? Najbliższe w Łodzi. Dlaczego tutaj nie ma hospicjum? To przecież Pan Bóg nam hospicjum nie ześle z nieba,
Tylko to my jesteśmy od tego, żeby swoimi rękami robić miłosierdzie. Od minimalnego dojazdowego hospicjum zacznijcie, a potem zobaczycie, Puck jest o wiele mniejszy od waszego miasteczka. Ma niewiele więcej niż 10 tysięcy. Udało się zrobić dobę, myślę, że jedno z najlepszych hospicjów w Polsce, tylko z datków. Tak jak od was będziemy zaraz prosić. Więc nigdy się nie oszukujcie, bądźcie blisko. Taka anegdota. Bywa tak, że gdzieś jadę moim oklejonym samochodem na wizytę domową i już w telefonie mówią, błagam, proszę księdza, niech ksiądz nie mówi, że ksiądz jest w hospicjum. A ja się głupio czuję, no bo jadę w sutannie, przebrany za księdza, w komży, ze stołą, z Najświętszym Sakramentem i co mam tak przyjechać tam i powiedzieć, a tak sobie przejeżdżałem, stanąłem, a i tak wpadłem. Albo proszę postawić samochód tam 3 ulice dalej, żeby sąsiedzi nie widzieli. No więc wchodzę jeszcze tam na schodach, błagają, proszę mamie nic nie mówić, bo mamusia nic nie wie. Ja wchodzę do tej biednej, zastraszonej mamy i ona mówi, proszę księdza, bo ja wiem, że ja mam raka. Ja wiem, że umieram, ale oni nic nie wiedzą. Moja córka miała 2 zawały. Oni myślą, że ją chronią, nie rozmawiając z nią w ogóle o tym. Ona myśli, że ich chroni. Czasem daje jakieś sygnały, czasem ich podpytuje. Oni mówią, mamo, nawet nie mów tak, że z tego nie wyjdziesz. Bo czasem chorzy to czują i mówią o zbliżającej się śmierci. Chcą nas zaprosić do rozmowy. A my na niej wrzeszczymy, mówimy, mamo, nie możesz nawet tak mówić. Tak byśmy mieli być wszyscy nieśmiertelni. I to jest najpiękniejszy moment, kiedy ci ludzie są w końcu blisko, kiedy są w końcu razem, kiedy się popłaczą, ale w końcu nie ma tego zimnego milczenia. Ale żeby to było możliwe, proszę Państwa, to musicie ćwiczyć bliskość. Musicie się kochać, przytulać, rozmawiać z sobą, po prostu być. Szczególnie o tych najtrudniejszych sprawach. Nigdy ich nie zamiatać pod dywan. Bo ja muszę powiedzieć, żeby było trochę zabawniej. Ludzie są niezwykle przemyślni w uzasadnianiu mojego przyjazdu do ich domu, kiedy nie chcą właśnie, żeby, bo wiadomo, że jestem z hospicjum. Chociaż to jest coraz trudniejsze, bo ja jestem dość znany w tym moich 2 powiatach. Jestem taką powiatową Dodą. No jaki powiat, taka Doda. Ale na przykład ktoś mówi, wiesz mamo, bo ja spotkałem księdza Jana na stacji benzynowej i akurat powiedziałem, że ty jesteś chora i on powiedział, że akurat będzie przejeżdżał i akurat wpadnie. No akurat. Nigdy nie wolno kłamać. A na końcu, moi Państwo, lokowanie produktu. Audycja będzie zawierała lokowanie produktu. Część produktu zalokował już ksiądz na początku mszy świętej, czyli nie obraźcie się na nas, że będziemy żebrać w kolegiacie przy drzwiach. Panienki w żółtych koszulkach będą stały z puszkami i rozdawały wam ulotki na 1%. Jeżeli jeszcze nikomu nie przekazaliście 1%, to przekażcie nam, bardzo to proszę, żebyśmy nie musieli tego budżetu spinać tak na żyletki. Musimy się rozbudować, bo cały czas niestety mamy kolejkę, a tych chorych jest coraz więcej. Przysięgam, że tego nie ukradnę ani postaram się nie zgubić. Czyli proszę o datki, o 1%, ewentualnie jak ktoś by miał ochotę o jakieś stałe zlecenie na rzecz hospicjum, proszę o inicjatywę hospicjum w łasku. I tutaj już zupełna prywata, kiedy byłem bardzo chory, to popełniłem taką pierwszą książkę Szału nie ma, jest rak. To jest książka i dla chorych, i dla zdrowych, i dla zainteresowanych bioetyką. Z przyjemnością ją polecam, będziemy ją tam przy stoliku handlować. I najnowsza książka ostatnio wyszła, Życie na pełnej petardzie, bo ja już miałem, rozpoznanie moje było 3 lata temu, prawie. I mówiono mi, że będę żył pół roku, a każdy miesiąc następny to będzie tylko i wyłącznie cud. A u mnie się jakoś wytworzył taki pełzający cud, że już dobiłem 3 lat. Co w przypadku glejaka 4. stopnia jest w ogóle niebywałe.
Dlatego postanowiłem napisać książkę Życie na pełnej petardzie. To jest taka bardziej duchowa książka, że wbrew pozorom można być szczęśliwym, że wbrew pozorom można być... Choroba nie musi wszystkiego skończyć, a może wiele rzeczy zacząć. I to jest też wielki apel do nas księży, tutaj do pana kleryka i do was, żebyśmy nie byli plastikowymi, niewymagającymi od siebie chrześcijanami, żebyśmy się posługiwali rozumem, sumieniem, Ewangelią, nauką Kościoła i nie bali się podejmować decyzji. To jest jedno. Dwa, że będzie dla mnie ogromnym zaszczytem, jeżeli będę mógł państwu te książki podpisać. A na końcu, ponieważ moja rodzina Panu Bogu się nie narzucała, to musi być tak, mam nadzieję, że trochę państwa rozruszam, taki będzie nawet nie kawał, ale anegdota. Moja mama była załamana, kiedy poszedłem do seminarium. I, Boże, mój syn całe życie żebrakiem. Ja mówię, tak mamo, ale ekskluzywnym, bo w kościele, a nie przed. No i tak się sprawdziło. To prawda, jesteśmy sakralnymi żebrakami. Ja się wcale nie wstydzę żebrać na hospicjum. Bądźcie dla nas miłosierni i zostańcie z Bogiem. Amen.